Dobra, więc tak, zaczynamy sobie, tak jak mówię, event epicki. Zaraz tu sprawdzę w ogóle, czy jeszcze coś możemy pocisnąć przed przebieraniem. Mam do tej pory tylko dwa czarne gemy, może coś jeszcze dzisiaj poleci. Ale no, raczej się nie nastawiam. Salek chyba mamy tyle samo co ostatnio. Raz, dwa, trzy. I co jest? Mam mniej czy czegoś nie widzę? A nie, raz, dwa, trzy. Cztery. Cztery salki. No to tyle co na ostatnim odcinku. Przede wszystkim chcę sobie tutaj pupilka dropnąć. Ubić. Żeby już go móc złapać, bo idealnie nam się zgrało. Wczoraj chyba koguta dobiliśmy do setki. I dzisiaj sobie tą pirodliszkę na evencie złapiemy i w nią pójdziemy. Także od tego zacznę. Nie da mi to levela. No ale no wiecie. Zbliży nas do poziomu. O, dobra. No właśnie, to jest bez problemu. Możemy przy okazji obejrzeć. Czy ja coś tutaj mam w ogóle zapisane pod odcinek ewentualny? A, chyba tylko to. Jak się nie mylę. Nie wiem, czy to wam pokazywałem? Chyba tak, dobra, te portale to nieważne. Obejrzmy sobie to. Jak to tu wyglądało, no ale kogut setka w pirodliszkę to nie jest duży problem. Ale to jest fajne przejście, bo bardzo szybko można skończyć potem środowisko i bez żadnych problemów większych. No i cyk. Dobra, sprawdzamy. A, tu mam 100%. Sprawdzamy najpierw procenciki jeszcze przed przebieraniem. Czy nam na coś tu wzrosło fajnie. No, powiem wam, że nawet... Powiem wam, że te procenty są niezłe. Dobra, czekajcie. Na 13 piętro mamy w ogóle 1% na tego ziomka. To może zaczniemy od niego jeszcze przed przebieraniem. 1% to nie jest zły wynik. A im później się, im większy level wbijemy, tym mocniejsze itemy zgarniemy na przebieraniu. Także warto to poczyścić. Jakiś kapelusz gadki tam 5%. Tak, tak, no pójdzie też na YouTube'a maśny. Jakiś tam kapelusz gadki, jakieś tam pewnie tornadko. No coś tu jeszcze chyba podziałamy. Widziałem Brisinger, ale oni nie napisali, że nowe epiki będą od poniedziałku do niedzieli, tylko napisali, że jakiś tam event walentynkowy ma być od poniedziałku do niedzieli, a jakieś większe szczegóły na ten temat będą w poniedziałek. Także może jakoś to inaczej wykminą, nie wiem. No ale jeżeli będzie tak jak piszesz, chociaż tam już ludzie narzekali i Leander widziałem, że odpisywał, że żeby poczekać na oficjalne info zamiast od razu narzekać. Także wiecie. Na 50 łabądź. 50. Stosuję. Pozdrawiamy również, dokładnie. Możecie pozdrowić YouTube w tym momencie. Dzisiaj w ogóle nagrałem epika na W60, wleci pewnie jutro o 12 i na niedzielę może z tego będzie epik. Chciałem to tak jakoś, wiecie, rozłożyć fajnie. pozdrawiam również. Ty, no co nam to? Kurde, jestem przyzwyczajony, bo to będzie taki spoiler, chociaż to będzie spoiler dla was, bo ten film wleci po tym z W60 na YouTube'a. Że dzisiaj na łowcy demonów nam siadały takie procenty i takie lochy, że aż się przyzwyczaiłem, że to bardzo sympatycznie wszystko siada, nie? No ale trzeba wrócić na ziemię, przypomnieć sobie, że jesteśmy na Paladynie i to chyba nam nie pójdzie tak gładko, jakby mogło. Co ty piszesz, Teksu? A ostatnio na którymś zapisie ktoś coś takiego napisał, co ty, siemanko proboszcz. Ktoś coś takiego napisał jak ty i potem ktoś w komentarzu odpowiedział. Dał nawet timestampa. Ile procent? 1 równy. Na motu mamy 1. I od niego chciałem zacząć, no bo on nam da najwięcej expa. Chociaż jak tak patrzę, to nam... Coś tu kurde nie chce paść. No ale dobra, popróbujemy. Ale zauważcie, że pierwsza próba to było chyba... O, taka jak teraz. Około 1 milion HP mu zostało. O, dobra, siedzi. I mamy 281 od razu. Pięknie. I mamy jakąś brońkę. Plus 14. No ale będziemy chcieli coś lepszego poszukać na pewno. Obejrzyjmy sobie tą walkę od razu. Jak to tu wyglądało. Janko kopoć.
Dobra. 300 milionów zainkasowane. Tego na razie nie ruszam, bo się przebierzemy. Chociaż my portalu i tak na raz nie zrobimy, jak on ma stówkę. Ale nieważne, okej. Czyli to, co chciałem ubić, to ubiłem. Teraz tak. Kapelusz gadki. Na to mamy 5%. A nie wiem, wiesz, powiem ci tekstu, że jak ja Twitcha używam na tablecie, to ja w ogóle czatu nie używam, także ja na tablecie czy tam telefonie to tylko do oglądania sobie używam Twitcha. Dobra, co mamy dalej? To nam padło. Smog ze wstrząsem mózgu, czyli ten kolega. Na niego mamy tak samo 2%. To są, kurde, to nam daje małe XP, nie wiem czy to w ogóle ubijać, ale no jak jest 2%, to jeszcze może padnie. A szkaradnego demona mamy 1,35, to też sporo. To jest maguś, jego raczej nie ubijemy. Śpiewające syreny. Gdzie to jest? To jest to. 1,88. No dobra, no ubiję. O, to gratulacje, masny. Janko truskawa. Właśnie ktoś coś takiego pisał, Brisinger, że może być tak, że oni zrobią walentynko zbiory, to chyba ktoś tak nazwał. Ale no to będzie głupota, no. Przecież jak ludzie zobaczą, że będą mogli tam, załóżmy, tylko część epików dostać, to przecież nawet sobie nie chcę wyobrazić, jaki tam będzie hejt na twórców. Także wątpię, że taka głupia decyzja by została podjęta. Dobra, na wieżę mamy 0,50, czyli jeszcze tego szkaradnego demona może machniemy. Tego. Na niego mamy 1,35. I potem może sobie tornadkiem dobijemy level, bo on nam raczej nie da całego. I na 2,82 zrobimy przebieranie. Coś takiego może być. No napisali, że event walentynkowy ma być od poniedziałku do niedzieli. Ale nie ma żadnych szczegółów większych, że tak powiem. Dobra, siedzi. Tu mamy coś na wszystkie staty. Dzisiaj by wypadało w sumie trochę tej strefy mroku porobić, bo mamy event kowala. Dobrze by to było wykorzystać. No i elegancko. Teraz lecimy z tornadkiem, dobijamy level i przebieranko. Kurwa, teraz ten... A nie, myślałem, że się te nietoperze zaczną, ale nie. No i git. Elegancko. W sumie spoko. Co mogłem, to ubiłem. To możemy od razu do kotła, to możemy w sumie od razu do kibla, bo może poleci dokładnie. Coś tutaj dla tej. Fajny górny, plus 22. Tylko runkę musimy zamienić, dziurę zrobić. Ale już będzie z głowy brońka. Trochę też golda zostawiłem, żeby mieć na te epiki i na tam jakieś czary. Dobra, szukamy. Nie no, ale powiem wam tak. Nie wiem, jakby to można było lepiej zrobić, ale no na takich starych serwerach, jak dodałem jakieś nowe epiki, to przecież jest tragedia. To jest tak ciężko to zdobyć, że mogłoby to na jakiejś innej zasadzie działać, żeby nie wiem. Wlicza się do klasera musi, ale no wiecie, o co mi chodzi. Żeby to jakoś po prostu ułatwiło sprawę. Bo na takim, nie wiem, strzelam serwerze 12 polskim, to będzie problem z nowymi epikami, żeby zdobyć. Dopóki sobie sam nie dropniesz, to może być problem. Kolejna brońka. Dobra, kupię te bronie. Niech będą w razie czego. W sumie to ile dla Barbara? Plus 78, no właśnie. No, jemu by można wymienić. To jest niby na wszystkie staty, ale żeby oni tu mieli po prostu zmienione. O, na razie niech tak będzie. Bo jak mi poleci jakaś na 3 staty i nie będzie dla mnie dobra, to wtedy bym sobie wolał, wiecie, na Magusia albo Kunegundę ewentualnie. Zaraz czwarty zwój, no bez kitu. Bardzo ta wiedźma tu szybko idzie. Nie wiem, W60 przez ten legendarny Loha Ultimate się wydawał taki potężny, ale jednak z perspektywy czasu to EU1 chyba jest pod względem aktywności lepsze i takie ogólnie mocniejsze. Kurwa, nam lecą same itemy na wszystkie staty, jeszcze żaden mi nie poleciał na 3.
No niestety. Dobra. Plus 50, zobaczcie. 20 pancerza na minus, ale to nic. Muszę to wymieniać? Muszę. Trudno. Dobra, dalej. Bo się gracze wkurwili na lagi. Ale to nawet nie o to chodzi, bo przecież... Co? Lagi to były w pierwszy dzień. A po takich, nie wiem, dwóch, trzech, czterech tygodniach, no to to W60 strasznie mocne się wydawało. Także to nawet nie chodzi o lagi. Po prostu... Chyba taka ogólna ilość graczy... O, my możemy już 18 mieć. A to ciekawostka. Dobra, to to wyrzucam. I 18 sobie założę. Potem. Tu nie muszę runki zamieniać, pięknie. EU1 lepszy, bo ludzie wolą numerek 1. Po prostu wydaje mi się, że na W60 jest więcej takich mocnych jednostek, które bardzo grzybią. Natomiast na EU1 nie ma jakichś takich gigantycznych grzybiarzy, ale jest po prostu ich więcej. Jest więcej takich, nie wiem jak to nazwać, zwykłych grzybiarzy. O, może w ten sposób. I może dlatego to tak wygląda. Dobra. Casualowych, o, powiedzmy. Czekajcie, to to mamy wymienione, czyli jeszcze budki i brońka w takim razie. Nam pozostała. W sumie to poroluję jeszcze trochę i może polecimy do gabinetu magii. O, są budki, proszę bardzo. To zawsze cieszy, jak tak leci to, co potrzebne, tylko że no... Znowu jest taka sytuacja, że nam tylko broni potrzeba, żeby już była zbrojownia gotowa. Ty, a może bym trochę itemy w sumie ulepszył też? Tak jakoś razy dwa, razy trzy chociaż? Może coś... Kurwica, no. No niby jest to plus 20, ale ten rozrzut górny jest tragiczny. Maguś? O, maguś, dobra. O, proszę bardzo. Dobra, to nie ma jednak takiej tragedii dużej. No, słabiutka broń, ale dobra, to teraz polecimy tu. Ogarniemy sobie itemki z gabinetu i potem wrócimy jeszcze tej broni poszukać. Ile grzybów dzisiaj na przepalenie? No, trochę jest, no. Nie jakoś giga dużo, nie jakoś giga mało. Troszkę tam jest odłożony. Czemu nie bierzesz klepsydr? No bo klepsydry lepiej kupować na... evencie klepsydr, bo są tańsze. A poza tym na razie to mi tu klepsydr nie potrzeba za dużo. Jeszcze mnie chyba pakiet na 300 levelu czeka z klepsydrami, jak dobrze pamiętam. W głowie się powracało. No dobra, może to tak wyglądać. Okej, okay, jeszcze pierścionek. Cianko Kakir, witam, witam. No i jest pierścionek. Kurde, żeby tak zbrojownie się łatwo przebierało, jak i ten gabinet magii. To by było pięknie. I dobra, no to co? No szukamy brońki jakiejś, nie? Chociaż szukanie jednego itemku zbrojowni to jak szukać igły w stogu siana, no ale... No jakie tutaj książkowe porównanie. Niezłe, nie? Ten pasek mamy w teorii lepszy. To są już takie pierdoły, ale pasek chyba mi dawał jako jedyny, chociaż nie. Coś mi dawało na minus, nie wiem czy to był pasek czy rękawice. Ale w sumie możemy wymienić. Runki nie trzeba zamieniać, czemu nie. No i dobra, dawaj brońkę jakąś. W miarę szybko. No mi do tej pory poleciało chyba z 5 albo ze 4 na wszystkie staty i jedna na 3, ale z strasznie gównianym rozrzutem. To już o, następna na wszystkie staty. No nie biorę tego nawet. Nie ma sensu.
sumie to bym mógł też sprawdzać pachołki, jeżeli chodzi o itemy. Ale kurwa, kto by się przejmował? Pewnie poleci z jakiejś wieży i strefy mroku, to się trochę poprzebiera ich. Na razie to my brońki potrzebujemy. No te brońki, no 20 około średnich, nie? Plus minus. Nie wiem, czy to da ogromnego boosta, no ale my mamy tutaj zwykłą broń, a broń na 3... O! Proszę, żeby to było to. O kurwa, ty, plus 30. Górny nie jest wybitny, ale 30 średnich nam dało. Ja nie wiem, czy ja tu jakiejś ulepszonej jakości przedmiotu nie dorzuciłem przypadkiem. Chyba nie. Ale strasznie duży roll się trafił. Bierzemy, bierzemy, no. W ogóle nie ma co. I tą 18 sobie tu wrzucimy. I tu mamy odzysk klejnotu. Dobra. I teraz tak, poszukamy od razu klucza do następnego lochu, bo tu już mamy 8. Może jakiś czarny gemik nam poleci. Byłoby miło. Ja wiem, wiem, że na wszystkie staty mógłbym wziąć, no ale już chciałem tutaj się, wiesz, tak przebrać kompletnie, że tak powiem. Dobra, tu możemy te gemy na HP powymieniać, jak nam coś takiego leci. Mamy na zrękę. Ile to nam w ogóle daje? 404. O, tu mamy jakieś 293, dobra. Tak, czarny gem. Taki ma kolor teksu. Kurwa, nam lecą jakieś useless klucze. No, teraz duży na zrękę. No i tak musimy ten klucz znaleźć, no. O, duży na siłę. To może być coś dla nas. W sumie to mając dwa czarne gemy, nie będzie lepiej jednego gemu na HP wymienić na siłkę? Co myślicie? Bo tu gemy ogólnie mam niezłe na tą siłkę. Jeden mam tylko słaby, 350. Ale myślę, że już się powoli pozbywać tych na HP. No, zrobimy tak. Niech będzie. Zobaczymy, czy odda. O, dobra, siedzi. No niestety, żaden czarny nie poleciał kolejny, ale chociaż jest kluczyk. Dobra, to co? Przebrani. Jako tako. Lecimy sobie w siłkę. Sprawdzamy procenciki. No, nieźle. Na kwacha Argusa mamy 44%, 41%, przepraszam. Tylko to... A, bo to jest tu, dobra. To jego możemy dokładnie ubić z bomby. Tego to my chyba też popchniemy. Albo i nie, dobra, na razie nie. Wieża mamy prawie 6%. Lecimy w wieżyczkę, dokładnie. Jakaś brońka dla maga, zobaczmy. Plus 16, plus 9, no górny fajny, ale... Ale runkę bym musiał wymieniać, dobra, nie będziemy się napinać. Czy kolejna wieża by nam padła? Też jest wojownik. Siemanko, Pike Mine, witam. O, dobra, coś dla Kunegundy. Plus 13, tylko górny znowu mniejszy. Dobra, też nie wymieniam. 13 to nie jest, nie wiadomo co. Właśnie, kurde, szkoda, że nam bronie lecą w ogóle. Jakby nam leciały jakieś inne itemki, to byśmy... A, bez kitu! Dobrze, Przemek, że napisałeś. Ja sobie specjalnie na później zostawiłem, żeby czary porobić. Nie robiłem tego. Dziękuję ci pięknie, Przemek. Totalnie o tym zapomniałem. Dobra, to jeszcze jednego skana zrobimy. No i teraz... Ej, Jezu! Na Esteros, na rudą ślamazarnicę, bez czarów, mieliśmy 0,44%, a z czarami mamy 1,25%. Strasznie to dużo daje. Dobra, Hemoridor teraz. Po kolei będziemy lecieć po tych procentach. Czyli to jest to. Dlatego mamy z 5%. Takich mniejszych lochów to nie oglądamy, bo nie ma sensu. Song Request jest na takiej samej głośności jak zawsze. Nic nie zmieniałem. Dobra, to padło i teraz możemy sobie strefę mroku to chyba domknąć. Tak mi się wydaje. W sensie domknąć. Pokonamy dwóch i to odbicie zostawiam. Wiem, wiem, party, no też to zauważyłem, ale to nie jest taka duża różnica jak w tym przypadku, że z 0,44 nagle na 1,25 nam wskoczyło.
Raczej nie aż tak. Dobra, jest jakiś wisior na inteligencję. Plus 16, Jezu, to nam zero upgrade'u jakiegokolwiek na te pachołki. Dobra, i teraz mamy Magusia. A to ty lecisz cały czas z telefonu teraz, Teksu. To może dlatego jesteś taki mniej aktywny. Na Discordzie tak samo zresztą, gildyjnym. Dobra, siedzi. 283 i odbicia nie ruszam. Tu już mamy plus... No ten górny mniejszy, ale dobra. To już mogę zmienić. Pyk. Zaczaruję za pamięci. Może tutaj Ogolda to bez kitu zostawię gdzieś tyle, żeby było na te czary. Okej, okay, na Puszusia, tak jak mówiłem, prawie 4%, to on jeszcze padnie, ale to są takie lochy, co nam nie dają w ogóle expa. My tu musimy tą strefę mroku bardziej przeatakować. O, cyk. Wieża, 2%. No ale lecimy po kolei na razie. No to tą wieżę w takim razie teraz. Szybko padło, paseczek dla Magusia. No i to już jest jakiś upgrade'ik fajny. Tylko musimy runki pozamieniać, pyk. Na razie wbiliśmy jeden level po tym przebieraniu, także idzie zajebiście. Sianko, Kuroliszek. No i co, Esteros, 1.25. Gdzie to jest? Kurwa, ja się tu nie orientuję w ogóle na tej mapie nowej. A, to tu jest. To nam da z jeden level, myślę. Plus minus, pełny. Natomiast na kolejny loch w strefie mroku mamy tylko 0,75%. I to jest zwiadowca. To nie jest za dużo, powiem wam szczerze. Zobaczymy jak na kolejnych, no ale 0,75. Tak średnio bym powiedział. Ale dobra, polecimy po kolei. Sianko Demian, witam cię. What? What do you mean, fear of God? In Polish, please. O, dobra, siedzi. 284. Coś na siłkę, ile to nam daje? Plus 8. A dlatego plus 74, no właśnie. No way. Dobra, obejrzymy sobie tą waleczkę. Z ciekawości. No i co? I nam zostaje tego jeźdźca ubić. Same kryty chyba nam siadły w ogóle. A, ja tego portalu jeszcze nie ruszałem, no ale my go nie zrobimy raczej. W sumie to, no właśnie, nawet nie ma co oglądać. Strefa mroku, pyk. Okej. Okay. Teraz tego ubijamy. Siemanko Krystek. A, jeżeli coś takiego napisał, to zajebiście w takim razie. To fajnie, fajnie. Początek 284. Kurde, no. To moje założenie 300 poziomu było chyba troszeczkę nad wyrost. Ale no nie ma co się poddawać. Oczywiście. Jezu. Jak nam zwiadowca nie chce paść, to... nice music. Thank you, fear of God. It's Polish rap, you know? Zwiadowca top klasa.
No nie wiem. Nie będę się wypowiadał na ten temat może. Dobra, coś tam padło. Plus 15. Ajajaj, karamba. Tak, udało ci się, Demians. Powinieneś dostać wiadomość zwrotną, że zaakceptowałem jak coś. Dobra, następny skanik. Ja pierdolę. Najwyższe moje procenty w tym momencie to jest 0,34. Na szkieleta żołnierza w strefie mroku. Przecież ten paladyn to jest prank. Żeby na tym etapie przebieranie mi prawie nic nie dało? W sumie to jeszcze możemy tornado poklikać, ale... No ale przecież tego nie będzie nie wiadomo ile. Nie, po filmie dostałem jak do tej pory chyba jedno albo dwa zgłoszenia, także niedużo. Marcin Dubiel. Dobra, 2,85. No w sumie zaczynaliśmy z którego? 2,79 chyba, jak się nie mylę. No to powiedzmy, że wbiliśmy 6 leveli jak do tej pory, no ale po przebieraniu dopiero 3. A ile my mamy na Esteros w ogóle? No, na Esteros na zwiada mamy not possible. Na takie lochy, które zazwyczaj padały z bomby, jeden po drugim, na paladynie jest not possible. Zajebiście. Dobra, 2300 elegancko. Ja dzisiaj 12 wjebałem, 500 grzyła poszło plus minus. A który ty masz level w ogóle, Kakir? Bo piszesz o EU1, tak? A, no to na EU1. Dobra, no coś nam tam pada w tym tornadzie. Nie jest to nie wiadomo co, ale... Ale jako tako to idzie. No, Brisinger, jakbyś władował już ten 600, bo tam ci niewiele brakuje z tego co pamiętam, to możesz się znowu zgłosić, nie ma problemu. Ja mówię, że... Szczerze mówiąc, no to ile? Już niedużo tych zgłoszeń dochodzi, nowych. Mam teraz tak na dobrą sprawę na jeden odcinek i początek kolejnego. Bo mam chyba 12 zgłoszeń, jak dobrze pamiętam. To zależy, zależy, no. Każdy ma swoją definicję grania lekko, że tak powiem. Kurde, no te woje jeszcze. Da jakiegoś zwiada, jakiegoś maga, to chociaż jeszcze ten 286 się dobije. A tak to będzie problemito. Koszmar jest... O, dobra. Koszmar jest granie tym paladynem. To jest, kurwa... Na woju chyba nie było tak ciężko jak na tym paladynie, jak dobrze pamiętam. Nie bierzcie tego. Pierwszy i ostatni raz wybrałem tą klasę postaci. Przysięgam. Nie kłamie. Kurwa mać. Dobra, do następnego woja jeszcze poklikam. Nie pierwszy, a bez kitu jeszcze był. Ty, właśnie, przecież ja grałem na W37 paladynem. Ale wtedy chyba gierka tak nie zapierdalała, to tak nie było widać, że ta klasa jest taka jaka jest. Dobra, mamy woja, to już nie ma co. Powiedzmy, że tyle gdzieś wydam. Wtedy to w sumie co, z takich klas co dobrze czyszczą lochy, to kto był? Berek i chyba zwiadowca, nie? Jak ja paladynem zaczynałem. Dobra, nie wiem. Spróbujemy może jakiegoś czarnego gemika dostać. Nie wiem, czy ja tego na HP chcę wrzucać do siebie tak szczerze.
bo i tak jakby mi poleciał czarny, to... Ale ja mam 4% na czarny, to jest kurwa, to się mija z celem w ogóle kopać to za tyle grzyba. Ale może chociaż z jeden jakiś poleci. No tak, tak, no i jak widzisz gram. Ciężko idzie, ale gram. Duża siłka. To możemy przygarnąć do rękawic, żeby się jeszcze zboostować troszkę. Nie wiem, czy ta wymiana tego HP jednego to był dobry pomysł. Ale chyba dobry, no. No, następna siła. 4-2-8, ale ja tu siłki... No mogę ten 400... Chociaż ile to mi daje? Nie, no to już chyba lepiej Barbarowi jakieś HP wymienić. Jak miałem jakieś stare gemy, to je popodmieniałem. I... To tego, tak? Tego? Tego, no. Tego możemy. Kiedy będzie zwiadowca? Zwiadowca będzie na EU15. Pewnie. Dobra, ostatnie kopanie. No niestety. Nie chcą lecieć czarne gemiki. I to nie jest żart jak coś. Bo na EU5 będzie berek. Na EU10 będzie... Chyba druid. Zobaczymy jak będzie po zmianach wyglądał. Na EU15 stoi otworem przed zwiadowcą, nie? Chuja wzrosło. 0,53 na twierdzę posępnego czerepu. No nic no, spróbujemy tu trochę poubijać, no co? O, proszę bardzo. 0,50 i padło w chwilę. Kto by się tego spodziewał? I kolejny wojownik. My tu mamy w tej twierdzy, to są w sumie sami wojownicy, tak na dobrą sprawę. Jakby Kunegunda poczarowała? O, dobra. Coś się ruszyło. No mówię, te procenty w tym SF Toolsie to tak, zwłaszcza w strefie mroku, to... Nie wiadomo jak to czytać do końca. No bo za wykopanie gemu płacisz, nie wiem ile, 40 albo 50 grzyba w moim przypadku Black Wolf. A za próbowanie lochu masz jeden grzyb za jedną próbę, nie? Rozumiesz, jak to działa? Dobra. To możemy podmienić. ...55 dokładnie? Nie, no ile? 40, no, bo teraz przed chwilą zacząłem kopać. Dobra, to zaczarujemy. Tu jest wszystko ok, wszystko ok. 2,88 prawie. I no co, lecimy dalej. Teraz zwiadek. Na zwiadka... Kurwa, miałem mówić, że ciężej będzie, ale... Ale wcale nie. Tu na wszystkie staty, rozmontowanko. Kolejny zwiad. Cianko naćpany Marek, witam. Tak, tak, no to od kwater zależy. To weź sobie zwarcio, a którą masz twierdzę? Weź sobie podbij te kwatery, bo 8 to bardzo mało. Rubu wufufu, bo najlepsza kreskówka. Pike, ty mylisz streamy. Ja na tym streamie nie robię wufufu. A na pewno nie dzisiaj. Dlatego, że dzisiaj mamy co innego do roboty. Męczarnia paladynem jest dzisiaj zaplanowana na streama. Tylko i wyłącznie. No ja wiem, że to jest on. Byle do stopowania i będzie spokój, tak.
Też jestem tego zdania. Czekajcie, ile my mamy na tego ludojada. Siemanko, Wiktor. 0,29. Na ara pedagoga mamy 0,52. Dobra, to polecimy sobie w niego na razie. To jest... A nie, to jest to. Tu i tu mamy pająki, co ciekawe. Dobra. Jego może jakoś ubijemy. Siemanko, Oskar, jak mija dzień? Dobrze. Tylko, że niewyspany jestem znowu i nie wiem czemu. Wczoraj poszedłem chyba o 11 spać, także w miarę względnie jak na mnie. A i tak dzisiaj jakiś taki niedojebany. Najlepiej się śpi po despikach, powiem wam. To jest najlepsza tabletka na sen. Wtedy zawsze wstaję wypoczęty na drugi dzień. Ja zauważyłem, że klasy na uniki spadły z popularności, gdy weszło 8 ataków na rundę, odradzanie się, granie na instrumentach i formę kota, orła, you know. Znaczy nie wiem, zawsze się znajdzie jakiś fan tam jakiegoś zwiadowcy czy tam zabójcy, ale dla mnie zwiadowca, ja nigdy nie lubiłem zwiadowcy, w sensie nie lubiłem tej pasywki unikania i jakoś mnie to nigdy nie jarało. Także nie wiem, jak dla mnie to nigdy nawet nie było popularne. Za bardzo. Oskar na stronce SF Tools. Masz na moim kanale filmik, jak tego używać. Jak sobie wpiszesz, siemanko Angis, jak sobie wpiszesz kalkulator do lochów neutral, to ci wyskoczy filmik. Co się dzieje? Próbujemy wbić 300 poziom. Jak widzisz, dobrze nam idzie. Jeszcze tylko 12 i łatwo. Nie wiem, Kakir, nie wiem. Raczej wydaje mi się, że nie. Jakby miała jakaś być, to by już zapowiedzieli pewnie. Dobra, nie ma co tego klikać. I tak to dam nam tyle expa, co nic. Dobra, no tego ludojada. No z niczego innego nie wyciśniemy expa, tak na dobrą sprawę. Oprócz strefy mroku i jakiegoś tornada na ten moment. W sumie to możemy na niego trochę zużyć i jak nie padnie, to pójdziemy sobie do tornadka znowu. Ale nie no, tragedia. Nie siądzie to na 100%. O, dobra. W sensie 300 nie siądzie level, no nie? Nie chodziło mi o locha. Tu mamy plus 25, tu mamy nawet niezłe i tu mam plus 21. No i dobra. Tylko, że... Wymienimy temu, bo nie musimy runki zamieniać. Niech będzie. To chuj do jutra. Dobra, golda to na razie zostawiam. Niech będzie. 2,89 dobity. No i teraz mamy tutaj Magusia. W sumie to dzięki temu, że mamy i rękawice i broń, to ci magowie nie powinni być tacy, wiecie, tacy ciężcy do ubijania w tej strefie mroku. Przez to, że nam tak dobrze... Ale właśnie, zobaczcie. My tu jeszcze mamy idealne czary pod strefę mroku. A i tak jest taka kaplica z klikaniem tego. Moja ulubiona bajka za dzieciaka? O, 153 tysiące tam było. A wiesz, że nie wiem? Co tam było? Już nie pamiętam bajek, jakie były. Ja oglądałem... Ja lubiłem te na Cartoon Network, co leciały. To mi zawsze się działo. Jakieś robotboje, jakieś te... Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster. Co tam było? Atomówki. O, Galactic Football, no dokładnie. Słyszałem Teksu, no. Już poruszaliśmy ten temat na streamku jakiś czas temu. W sumie w ten sam dzień chyba, co to się stało, że tak powiem.
Dobra, sprawdźmy może ile na niego mamy. Jak nam nie padło z bomby, to... E, 0,88. To nie tak mało. I potem chyba już do końca mamy wojowni... O, zobaczcie. Wystarczyło sprawdzić procenty. Coś dla Barbara mamy. Zmienimy oczywiście. Pyk. I co? I teraz do końca wojownicy. Niech się Kunegunda odpala i robimy to. No prawie 290, no nie ma tragedii. Ale no mówię. Mogło być lepiej. Anime jakie ulubione masz? Nie, anime akurat nigdy nie oglądałem w życiu, tak szczerze. I patrząc na co niektórych widzów anime, to nie planuję oglądać. Ziggy Luther Top? Ty, a o czym to było? Bo kojarzę, ale... Ale nie wiem, czy myślimy o tym samym. O typach, co na deskach jeździli? A, no, bez kitu. No, to też było spoko. Ja w ogóle bardziej lubiłem oglądać, jak już pomijając bajki, to na Disney Channel, jak nie były takie, wiecie, te rysowane, tylko jakieś nie ma to jak statek, nie ma to jak hotel, takie rzeczy. Co normalnie aktorzy występowali w tym. To lubiłem, w chuj. Jak już się przerzuciłem, powiedzmy, z takich kreskówek typowych. Tak, Wiktor, no. W sensie już go niby mogę odblokować, ale nie popchniemy tam za dużo. Nie popchniemy tam prawie nic. Cyrk grozy się zaczyna od wojownika, a ten wojownik w cyrku jest mocniejszy niż ta końcówka w twierdzy wojowników. Także... Nie wiem, no już tak klikam, żeby dobić ile mogę dobić i już wyjebane jajca. Nie ma co. Cyrk to jest z tego palka? Trochę tak. Jak sobie pomyślę, że na jakimś łowcy demonów to byśmy zrobili tą twierdzę zapewnie jakieś 150 grzybów, to aż mnie coś skręca. Ale spokojnie, jeszcze... kurwa, matematyka. 85 leveli i zaczynamy stopowanie. A potem już pójdzie z górki. O! Proszę bardzo. Siadło. Dobra. No co, no tu wymienimy, bo nam daje sporo. Ale słabe te itemki lecą też. Myślałem, że bardziej te pachoły poprzebieramy. Dobra, sprawdźmy na następnego. O kurwa. Na smoka ciemności mamy 0,06%. Na tego. Ale za to na karczmę mrocznych sobowtórów mamy 0,07. Dobra, może tu trochę jeszcze tego tornada byśmy zgnietli. Jeżeli się uda oczywiście, żeby chociaż to 300 przekręcić. O 300 nie wiem, czy nie ma jakichś nowych itemów. Nie jestem pewien, ale chyba tak. Także spróbujemy może tego tornadka trochę.
I co? I może na koniec tego wartownika spróbujemy poklikać. Jak mam do wyboru 300 milionów expa albo tam tego smoka, co mamy 006, no to chyba już wartownika wolę pomęczyć. Chociaż pewnie i tak nie padnie, ale tak na sam koniec. No 290 dobiłem, no 11 leveli w teorii. Nie ma tragedii. W teorii. Ty, ale to nam... Dobra, nie pada. Dawaj cyr grozy, ale rozumiesz, Wiktor, że te lochy są ułożone tak, że ten, co jest niżej, jest słabszy od tego, więc jak na tego mam 0,06%, to ile mogę mieć na wojownika pierwszego w tym? Rozumiesz? To po co mam próbować cyr grozy? No nie wiem w sumie. Dobra, będziemy lecieć 100 na jednego i 100 na drugiego parę razy. 100 na smoka i 100 na wartowników. I wyjebane jaja. Już mi się nie chce, odechciało mi się tak TWH. Jeszcze tu prześledziłem te procenty, ale... To jest kurwa... Prank na tym paladynie. Człowiek się stara, cały dzień zapierdala i kurwa nic. Cytując klasyka. Jak życie mija? Dobrze, Wolter. Po staremu. Prank w lochach to po 5-5-5-0. Po 5-5-0 jest. Brisinger, ale po 5-5-0 to ty tam nie masz za dużo lochów do klikania. To nie ma co się dziwić. A ja tutaj zobacz, ile mam lochów do kliknięcia. I co? I gówno. Ty, ale tak się zastanawiam w sumie, bo dobra, no jeszcze 20 grzybów na tego niech będzie. W sumie tam na tego smoka to zawsze Kunegunda może jakieś cuda zdziałać. To może lepiej będzie tam iść, żeby jakiś 2,91 chociaż dobić. Na czarne gemy ile procent? 4 w dalszym ciągu. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. No, chyba 4. Czy wiedziałeś, że w 1579... No... To niezłe 0,06%. Cudowna jest ta gierka. Już lepiej chyba tą strefę mroku cisnąć, bo... Te procenty to są jakieś oszukane. Na tą strefę mroku. Dobra, i zostaje nam boss. Boss też wojownik. Czy wiedzieliście, że w 1579 roku biskup Piotr Myszkowski zezwolił Kielczanom na swobodny wyrób piwa i wódki? Wiedziałem, wiedziałem. Uczyli nas o tym na historii w technikum. O, proszę bardzo. Dobra. Tu ile mi daje? Plus 20. To wyjebane jaja. Dobra, poleci nam jeszcze kluczyk. Poleci. No i co? Tu mamy... W sumie to z ciekawości zerknę, ile my na niego mamy. 004. Na klauna z młocikiem.
Dobra no. Wywalam tu resztę grzybów. Jak jeszcze coś siądzie, to miło. Jak nie, to... to trudno. Zawsze to się zbliżymy do tego 300. Potem będzie łatwiej to ubić, jako tako. Nie no, mówię, wydaje mi się, że ta Kunegunda robi więcej niż SF2 zliczy, jeżeli mogę to tak nazwać. Dlatego, że no zobaczcie, my na każdego z tych ostatnich trzech wojowników mieliśmy około 0,10%, a wszystko padło jako tako szybko. Jakoś to tak jest dziwnie liczone. A co do tego pytania, dzisiaj chyba trochę wcześniej skończymy. Masny. Ale nie wiem. No zobaczymy. Wywalę się tutaj z grzybów. Zrobimy awkę, muszę jeszcze tego koguta, no w sensie nie koguta, tylko tą pierodliszkę złapać. I będę kończył, bo inne konta mówię, już mam dzisiaj ogarnięte. Bo dzisiaj zaplanowałem tylko ten weekend epicki. No ale spodziewałem się... spodziewałem się większej ilości expa zdobytego. Ale nie ma tragedii, no jak jeszcze tego pokonamy, to będzie 292, czyli będzie 13 leveli wbite, no jest nieźle. Kiedy będziesz w karuzeli z idolami? Nie wiem. To nie ode mnie zależy. Jak będą dodawać nowych przeciwników, a pewnie będą, to może się tam znajdę. Ale kto to wie? Skipowałem już Vendetta. Robiłem już 10 skipów gemów, żaden czarny mi nie poleciał. Ale skurwysynki dzisiaj na czacie. Widać, że piątek, że jutro do szkółki nie trzeba iść. To od razu się odpalają. Na tygodniu coś cicho siedzicie, jak są streamy. Ciekawe czemu. O, proszę bardzo. Który to był? To był ten. Black Wolf, mam kogoś bić, bo coś mi niemiłego na czacie napisał? To ty stary. Wszystko dobrze, popodmieniałem. Dobra. 292, no i niech będzie z 70 grzybków na tego zwiada. Plus minus. Ze zwiadem może być ciężej niż ze swoim, ale... co mogę począć. Ale mówię, jesteśmy na dobrej drodze. Już zaczęliśmy cyrk grozy. Jest nieźle. Ja zaraz na nockę zwijam. Zazdro tym, co mogą siedzieć w domu. Kurwa, przejebany. Piątek i to jeszcze na nockę. Dobra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0. Tyle z jakiegoś większego progresu. Może jeszcze w niedzielkę tu jakąś brońkę wymienię. Jakieś itemki, no bo w sumie trochę tych leveli wbiliśmy, to... ile mi teraz dają bronie? No plus 12, no... to nie jest jakiś nie wiadomo jaki boost. Ale coś tam może jeszcze w niedzielę powymieniam i najwyżej w poniedziałek się jakiś dodatkowy odcineczek nagra. No ale jest ciężko. Jest ciężko, co by nie mówić. Zobaczmy jeszcze jak tu się topeczka w tym momencie prezentuje. To w ogóle ja to nagrywam i streamuję tu do osób, co oglądają na YouTubie. W piątek, wy to dostaniecie chyba dopiero w niedzielę. Ale zobaczmy, no Nabo ma 316. O, Nabo ma itemek dla nas jeden.
Namo tu cały czas top 1 level. Tu jakiś palek 311 tak samo. I tu mamy 304. No już trochę tych palków 300 plus się pojawiło. Tu 299. 292, 300. Tu 276. No, tak to wygląda generalnie. Tu możemy do obronki dołączyć. Pupilki, za to jesteśmy top 10. Pokczman. Chociaż gdzieś jesteśmy wysoko na U1. Dobra. No, także tak wyglądają rankingi. 13 leveli, nie ma tragedii. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Standardowo jak po każdym weekendzie epickim na Paladynie.